dniu dzisiejszym, 15 października, w święto patronki szachistów, świętej Teresy z Avila, rozpoczęliśmy 8 sezon Dywizjonalnej Ligi Szachowej. Gramy przez 8 lat w różnych miejscach, w różnych parafiach naszej diecezji, co miesiąc w innej parafii. Gromadzi się około 50 szachistów, gdzie mamy na turnieju 49 młodych adeptów królewskiej gry. Sarnak, Schłopkowa, Konstantynów, Sokołowa Podlaskiego, z Węgrowa, z Perlejewa, którzy rozwijają swoje umiejętności poprzez grę w szachy. Są tu dzieci od lat 5 do lat 19, rywalizują w 4 kategoriach szkół podstawowych, gimnazjum, chłopcy, dziewczęta oddzielnie. Turniej jest wpisany w projekt Ruch Rzeźby Umysł, Ciało i Dusze, które jest realizowane przez Stowarzyszenie Parafiata Świętego Józefa Kalasancjusza. Jest to projekt ogólnopolski, międzynarodowy. Główne idee naszych turniejów to jest rozwój młodych ludzi, rozwój intelektualny, rozwój fizyczny i rozwój duchowy. Te trzy płaszczyzny chcemy, aby one koordynowały, one były zjednoczone w młodym człowieku, aby ten młody człowiek się rozwijał poprzez intelekt, umysł i ciało, poprzez duszę. Ksiądz Krzysztof Domaraczenko, wikariusz z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Bazyliki z Węgrowa. Jestem prezesem parafialnego klubu sportowego Fides w Węgrowie. Szachy pomagają rozwojowi młodego człowieka, dziecka, kształcą pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Rozwija wyobraźnię przestrzenną, dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych, uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody adept królewskiej gry staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą go pokory, gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne, w myśl powiedzenia, że nie ma na świecie szachisty, który wygrałby wszystkie swoje partie. Dzięki temu obiektywizm mówi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie, a sam potrafi stosować w życiu zasadę fair play. Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wcześniej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów, czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Widzimy więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci. Czego szachy uczą, co kształtują i rozwijają? Logiczne myślenie, umiejętność zasadnego działania, komunikację, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność rozwiązywania problemów, intelekt, zmysł obserwacji, umiejętności poznawcze, pamięć, koncentrację, kreatywność, dodają odwagi, dają pewność siebie, wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów, rozwijają wyobraźnię, rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach, rozwijają umiejętność analizy napotkanych problemów, rozwijają zdolności matematyczne i umiejętność czytania ze zrozumieniem, uczą dyscypliny, determinacji, systematyczności, pilności, cierpliwości, zaangażowania, odpowiedzialności, planowania, prawidłowego oceniania sytuacji, uczciwego współzawodnictwa, szacunku dla siebie, strategicznego myślenia, uczą radzić sobie z niepowodzeniami. Jeżeli chcesz, aby twoje dziecko w ten sposób rozwijało swoją osobowość, nabywało takich tych cech pozytywnych, zapraszamy serdecznie na zajęcia, które odbywają się w środę o 18 na Starej Plebanii w Bazylice, a także w czwartki w Kręgielni o godzinie 17. Czekamy serdecznie na dzieci i młodzież. A teraz zaczynamy czas wręczania nagród. Zacznijmy od wolontariuszy. Pani Agnieszka Żurawicka. Pani Dorota Żebrowska. Pani Joanna Gorczyca. Panu Wiesławowi Krzanowskiemu, który tutaj jest całym szefem szachów. Będzie przyjęta pomoc.
pani Teresa Ciborowska, pani Marzena Turemka, panu Wójtowi Plazińskiemu dziękujemy serdecznie za zdjęcie naszego turnieju. Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu. Pani dyrektor jest, czy nie pani dyrektor? Pani Monice Doktorskiej, która prawa ręka moja. Wielkie brawa. Pani dyrektor Barbara Jakubiska. Pani Elżbieta Chojecka, dziękujemy serdecznie za pomoc. Naszym wolontariuszom, Przemysławowi Skulimowskiemu, dziękujemy serdecznie. I zaczniemy od szkoły podstawowej dziewczęta, podstawówka Szakiski. Pierwsze miejsce wygrała Wiktoria Duciuk-Sarnacki. Drugie miejsce Małgorzata Prokopczuk. Wielkie brawa dla tych szakistek. Drugie miejsce Adam Budarski, Konstantynów. I trzecie miejsce Mikołaj Danilów. Sarnaki, prosimy. Mikołaj Danilów, trzecie miejsce. Na 5 lat Mateusz już gra w szachy. Kto z was tutaj gra w szachy? Sporo. Brawo Mateusz. I Karol Gromek, 19 miejsce. Kolejny 5-latek. Dobrze, kolejna kategoria. Pierwsze miejsce w gimnazjum szkoły średniej Marta Kubel. Brawo, karta jest. Marta Kubel i siódma z Polski na biegach na przelicach najlepszych słodków w Polsce. Szybne miejsce zajęła. Brawo dla Marty. Trenuje w klasie białego. Trenujemy serdecznie. Masz wyszerać i masz? Drugie miejsce Edytka Kołodziejczuk, chłopków. Trzecie miejsce Agnieszka Boguszewska. Dobra,
tak. Drugie miejsce Arkadiusz Piński, Pelnejewo. Trzecie miejsce Marcin Moczulski, Pelnejewo.